Hotelogia to kanał, na którym opowiadam najczęściej o hotelach. No ale sama nazwa wzięła się przez zestawienie dwóch wyrazów. Wszystkim świetnie znanego hotel oraz łacińskiego logos, które na język polski tłumaczone bywa jako mowa, słowo bądź nauka. Z kolei pojęcie hotel jest w Polsce prawnie chronione i posługiwać nim mogą się jedynie obiekty, które odpowiadają pewnym kryteriom. My z Hotelogią odwiedzamy miejsca skategoryzowane i nieskategoryzowane. Ważne, aby były ciekawe i hołdowały idei gościnności. I tak jest też tym razem. Niespełna 500 metrów od Krupówek i 200 metrów od malowniczej polany z widokiem na Giewont położony jest uroczy, kameralny i bardzo przytulny domek Górski Chyr, familiarnie zwany Chyrusiem. I to właśnie jemu poświęcony będzie ten odcinek Hotelogii. Górski Chyr powstał w 2019 roku i swoją niedużą formą i góralską stylistyką idealnie wpasował się w gęstą zabudowę Zakopanego. Domek ma 64 metry kwadratowe i składa się z dwóch poziomów. Parteru, na którym jest część dzienna i piętra, na którym znajdują się dwie sypialnie. Warto podkreślić, że każdy z poziomów ma swoją własną łazienkę, co w przypadku przyjazdów grupowych bywa bardzo wygodne. Pierwszym pomieszczeniem, które napotykamy wchodząc do domku, jest duży wiatrołap. Zimą możemy spokojnie przechowywać tam nasz sprzęt sportowy, zaś latem idealnie sprawdzi się jako przechowalnia dla obuwia, zabawek czy naszych bagaży. Następnie wkraczamy w otwartą część dzienną, w której jest bogato wyposażony aneks kuchenny, stół, przy którym spokojnie biesiadować może nawet 8 osób i część wypoczynkowa z rozkładanym narożnikiem, kominkiem elektrycznym, stolikiem kawowym i telewizorem. Na parterze, jak wcześniej już wspomniałem, jest również łazienka z toaletą i prysznicem. Zakopane można kochać lub go nienawidzić, ale jest to miasto, w którym znajdą dla siebie miejsce zarówno miłośnicy natury i spokoju, jak i ci, którzy aktywnie lubią doświadczać rozrywki, a także spacerów pośród historii, architektury oraz sztuki, gdyż takie zakątki również można tam odkryć. Ważne jest to, że Zakopane można poznawać od rana do wieczora i od wieczora do rana. Zakopane, godzina 6 rano. To chyba jedyny moment, w którym można zobaczyć Krupówki tak opustoszałe. Bo ci, którzy imprezowali, już się położyli, a ci, którzy mają zwiedzać, jeszcze nie wstali. W związku z tym teraz jestem tutaj ja, aby pokazać Wam ten ewenement w skali dnia. Pomimo tego, że Zakopane przepełnione jest restauracjami i propozycjami kulinarnymi, ja po mojej porannej eskapadzie zdecydowałem się wrócić do Górskiego Chyru, aby przygotować śniadanie samemu.
Pomijając już fakt, że domek jest w okolicy, w której są sklepy spożywcze, w których możemy kupić wszystkie produkty, to samo wnętrze aż zachęca do wspólnego spędzania czasu. Jest ogromny stół, przy którym można się spotykać, jeść, rozmawiać i aneks kuchenny, w którym znajdziemy absolutnie wszystkie utensylia, które są potrzebne do przygotowania każdego posiłku. Wypoczęty i najedzony, jestem gotów, aby rozpocząć kolejny dzień w Zakopanem. Czas, abym pokazał Wam, jak wygląda pierwsze piętro i zdradził, w ile osób możecie zaplanować przyjazd do Górskiego Chyru. Na tym poziomie są dwie sypialnie, z których ta, w której obecnie się znajduję, jest sypialnią dwuosobową. Ma łóżko, na moje oko 160 cm, biurko, telewizor, szafkę nocną i nieduży balkon. Pomiędzy tą sypialnią a kolejną jest łazienka z prysznicem. W drugim pokoju znajduje się również dwuosobowe łóżko, a także dwa stoliki kawowe, szafki, telewizor, balkon i rozkładana sofa, co wskazuje na to, że spokojnie mogą przespać się tutaj cztery osoby. Dwie osoby w pierwszej sypialni, cztery osoby w drugiej sypialni i dwie w pokoju dziennym na rozkładanym narożniku. Łącznie do Górskiego Chyru może przyjechać 8 osób, a dzięki dwóm łazienkom nie będą czuć dyskomfortu. Na zakończenie odcinka pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, które według mnie czyni Górski Chyr wyjątkowym. To nieduży ogródek, który znajduje się na tyłach domku, gdzie goście mogą cieszyć się swoim towarzystwem, sycić zielenią, odpoczywać, a nawet grillować. To tutaj można również palić. Teraz się pożegnamy, ale zachęcam Was do subskrybowania kanału Hotelogia, lajkowania i komentowania filmu.